Jesteśmy w Tokio. Idziemy do Saitamy na pierwszą galę organizacji Rising, pierwszą końcoworoczną 29 grudnia. No i przed nami ponad 30 km drogi. No, jesteśmy na miejscu. Nie wiem, czy wszyscy zdają sobie sprawę, w jak bardzo legendarnym miejscu jesteśmy, ale tutaj większość swoich gal miała organizacja Pride, tak samo Dream, tak samo druga inkarnacja Pride'a, więc Rising idzie tą drogą. Tutaj w mniejszej hali w Saitama Community Arena, w której sobie wstąpimy właśnie Fan Expo, ciągle właśnie Fan Expo i tutaj także swoje imprezy robi organizacja K1. No, ja mam do odebrania jeszcze bilety na galę. Także wchodzimy. Zobaczymy, co tam się będzie działo. Wow. Look at this. Nie no, tak wygląda właśnie mniejsza hala kompleksu Saitama Super Arena, Saitama Community Arena. Głównie, jak widzicie, cele wystawowe, ale także są tutaj trybuny, które pozwalają rozgrywać galę sportów walki, jak właśnie robi to organizacja K1 obecnie. Jak widać, miejsca nie brakuje, prawdopodobnie tu za tą okrągłą ścianą jest arena główna. Tutaj widzicie, odbywają się różne eventy, takie jak na przykład amatorskie turnieje, stoiska z ciuchami między innymi, z całym merchem. Także jak tam widzicie, troszeczkę dalej jest oczywiście także co przekąsić. Turniej kickboxingu, a tam człowiek, który założył skrętówkę Andersonowi Silwie. Widzicie, Rising oferuje także sporą na gadżetów, że ktoś chętny na szampana. Tam jest jedzenie. Tutaj można napić się nawet browara. Ale można też zjeść kebaba. Słuchajcie, tutaj trzy galerie zdjęć. Tutaj mamy zdjęcie z pierwszej gali Pride. Tam. Także tutaj Yoshihiro Takayama, bo może niektórzy z was nie wiedzą. To jest ten gość, który stoczył niesamowitą walkę z Donem Fryem. Na pewno wiecie, o kogo chodzi. No właśnie, miał wypadek w pro wrestlingu i jest sparaliżowany. A tutaj już zdjęcia największej gwiazdy, albo inaczej gościa, który jest szykowany na największą gwiazdę, Rising, tęsina na sukawę. No jak to chce, można sobie nawet przyciąć Tekena. Gabi Garcia nie ma, ale jest Tatsuya Kawajiri. A tu jest kolejka. Także to mniej więcej wygląda. Na początku pomyślałem, żeby samemu podejść do kolejki, ale chętnych generalnie jest tyle. Zagrałem w Tekena, dostałem los. No i mamy loterię i okazuje się, że coś wygrałem. No i wygrałem program. Jakieś 1200 czy 2000 jenów. No dobra, koniec z tym. Trzeba śmigać po bilety. Załatwione. Także lecimy. Czas zobaczyć to na żywo. No, jestem za kontrolą. Można wchodzić na główną arenę. Zobaczymy, jak to się tak naprawdę
reprezentuje. Sektor S. Nareszcie. A więc tutaj odbędzie się dzisiaj coś dużego. No dobra, trzeba poszukać miejscówki. Generalnie, kupując bilet, nie miałem możliwości wyboru miejscówki, ale nie mam zamiaru się na to obrażać. Jest nieźle. Generalnie, international level na naszych trybunach. No dobra, zaczynamy. She's a legend here, and I'm so sad. I'm crying a lot because this is the first time I know enter for this space. I enter for the back. I need to say sorry for all my fans in Japan. I love you guys. And sorry, Sakakibara-san, Takada. Sorry, you. Jakbyście zastanawiali się, jak to wygląda w trakcie przerwy, wygląda to mniej więcej w ten sposób. Ishiatari Shintaro!
stop. お願いいたします。開始まで今しばらくお待ちください。 マヌルケン選手、堀井翔選手、ありがとうございました。早くも2人の間では対話がすみません。カップヌードル対決、会場で応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。それではここで4選手のフォトセッションを行います。2人の対戦が発表された、今度はフェイストゥフェイス。2人の対戦が発表された後の会見では、谷地選手の握手に応じなかったゴミ選手。 ミルコ・クロコフ選手、いよいよラストカウントダウンの始まり、まずは高坂選手に敬意を受けに乗っていただきます。ミルコ・クロコフ選手です。はい、ミルコ選手、110.15、クリアです。クリアしました。いよいよ明日、相馬メール両者。Dobra, słuchajcie, dzisiaj nie ma czasu, drugi dzień. Jesteśmy za 15:03. Teoretyczny początek gali jest dzisiaj o godzinie 3, tudzież 15 w Polsce o godzinę 7. Tak więc, no, śmigam. Chociaż zazwyczaj te eventy nie zaczynają się punktualnie, a 10-15 minut później. Tak też było 2 dni temu. Dobra, to lecimy. Więc będzie trzeba chwilę poczekać, ale znając Japończyków, przejdzie ta kolejka bardzo szybko, mimo że może się wydawać to coś strasznego. Trzeba było przejść całą halę dookoła, ale w końcu jesteśmy numer 217 sektor, także wchodzimy. No to wylądowaliśmy z drugiej strony hali i ostatnio byliśmy tam po przekątnej. A teraz jesteśmy tutaj, bardzo porównywalne miejscówki, ale będziemy widzieli z wyjścia bardzo dobrze.
強くなるんで、よろしくお願いします。Jesteśmy już po drugiej gali, po sylwestrowej gali. Coś więcej powiedzieć, bardzo dużo wrażeń. Jestem w pełni usatysfakcjonowany, naprawdę się jaram. No, coś ja mogę więcej powiedzieć. Z tyłu to, co widzicie, to jest puszczone w UGTV. Tam gala poszła z lekkim poślizgiem i w ogólnodostępnej telewizji. To tak jakby Polsat czy TVN puścił galę MMA u nas w Polsce z poślizgiem, bo ta pełna wersja, była, która była na żywo, była tylko w pay-per-view. No ale wiadomo, że jeśli chodzi o jakiś zysk w Japonii, no to trzeba liczyć na umowy telewizyjne. Jeszcze jedna ciekawostka, to co widzicie za mną, to jest główna arena, ale ona się przesuwa, ta wielka ściana z tyłu, wedle potrzeb, i się po prostu zwiększa pojemność. Z tyłu jeszcze trwa Fan Expo. Udało zrobić mi się kilka zdjęć, czy to wczoraj, czy to przedwczoraj. Dzisiaj już raczej nie, bo jak widzieliście, na szybko musiałem wchodzić na trybuny. Także będzie im bardzo Japonii brakowało, a szczególnie klimatu Gal Rising, ale podejrzewam, że to nie był mój ostatni raz tutaj. Także ja tutaj na pewno wrócę, przynajmniej taką mam nadzieję, a was zachęcam do tego, żebyście po prostu się otworzyli i wiedzieli, że MMA to nie tylko KSW i UFC, prawda?